Cześć, cześć, cześć! Dziś mam dla Ciebie super proste przepisy, takie totalnie, totalnie na leniwe dni, które moim zdaniem powinien znać naprawdę każdy, bo totalnie potrafią uratować, kiedy zupełnie, zupełnie nie mamy czasu. A jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i bardzo, bardzo miło mi, że tutaj jesteś. Na co dzień na tym kanale uczymy się o zdrowym odżywianiu, ale w taki bardzo prosty, niewidziany i zupełnie ludzki i spokojny sposób. Także jeżeli tylko Cię to interesuje, to zachęcam Cię do kliknięcia w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. I dzisiaj, tak jak już mówiłam, mam dla Ciebie przepisy albo inspiracje przepisowe na dania, które są super, super proste i bardzo leniwe. I tutaj będą one zarówno na śniadanie, na drugie śniadanie, na obiad i na kolację, także dla każdego coś się tutaj znajdzie. Już bez przedłużania lecimy do przepisów. Na samym początku zrobimy sobie przepis kolacjowy, bo kto nam zabroni? I tutaj mam dla Ciebie przepis na zupę krem z groszku. Jest to jedna z moich ulubionych zup. Krem naprawdę jest przecudna. Ten przepis już był tutaj kiedyś na kanale, jeden z moich w ogóle pierwszych przepisów, ale totalnie moim zdaniem wart powtórzenia. Tutaj bierzemy mrożony groszek i jego zalewamy po prostu gorącą wodą i gotujemy, aż nam zmięknie. Gdy groszek nam się ugotował i już pięknie mi tu paruje na okulary, dodajmy sobie do niego mleczko kokosowe, do tego pieprz i sól i to wszystko blendujemy. I to dosłownie tyle. Ja sobie posypię to jeszcze migdałami, ale tak naprawdę wystarczą tutaj tylko 4 składniki, żeby zrobić tak dobrą zupę, której jeszcze wykonanie jest naprawdę super proste. Jeśli się spieszysz albo masz zupełnie mało czasu na gotowanie, a chcesz zadbać o to, by w Twojej diecie było jak najwięcej warzyw, to ja bardzo polecam Ci po prostu kupowanie mrożonych mieszanek na zupy. Tutaj tak naprawdę wystarczy je tylko zalać gorącą wodą, ugotować, doprawić, zblendować albo nawet nie i naprawdę mamy już pyszną zupę. Także moim zdaniem naprawdę warto mieć w swojej zamrażarce jakąś paczkę mrożonych warzyw i bardzo warto wypróbować tę zupę krem z groszku, bo moim zdaniem jest ona no przecudna. A teraz przepis na jeden z moich ukochanych obiadów. Będzie on idealny, gdy totalnie się śpieszysz, gdy zupełnie nie chcecie mieć naczyń, gdy no po prostu nie chcecie gotować, a dalej chcesz zjeść dobry, domowy, szybki i zdrowy obiad. I będziemy sobie tutaj przygotowywać jednogarnkowy makaron orzechowo-brokułowy. Jest naprawdę cudny. Zaczniemy sobie od pokrojenia w brokuła na mniejsze lub większe kawałki, jak już Ci tam pasuje. Pokrojonego brokuła wsypujemy sobie do takiej głębszej patelni albo do garnka. Do tego dodajemy suchy, surowy makaron, u mnie pełnoziarniste penne. I to wszystko zalewamy sobie też gorącą wodą. I to sobie gotujemy co jakiś czas, mieszając i ewentualnie dolewając wody, kiedy będzie taka potrzeba, aż do czasu, kiedy i makaron, i brokuł nam zmiękną. Gdy makaron nam się ugotuje, dodajemy do tego masło orzechowe. Tutaj dobrze, jak zostanie nam troszeczkę wody w tym makaronie, żeby go fajnie tutaj rozmieszać. I tak jak mówiłam, jego sobie tutaj rozmieszujemy właśnie najlepiej z odrobiną wody, która nam tutaj została po gotowaniu. I do tego dodajemy sobie sos sojowy, przyprawy, u mnie czosnek granulowany, pieprz i papryka wędzona, może być też zwykła. Nie dodaję już tutaj soli, bo dodawałam sos sojowy. I do tego pokrojone w kostkę tofu. Ja tutaj najbardziej polecam Ci użyć tofu wędzonego, a jeśli nie przepadasz za tofu, to możesz po prostu dodać na przykład fasolkę białą. Ona też tutaj świetnie, świetnie się sprawdzi. I też przepis będzie trochę tańszy. Tutaj opcjonalnie możesz jeszcze dodać płatki serowe. One nadadzą tutaj taki pyszny, serowy posmak. Aczkolwiek jeśli nie masz, to spokojnie możesz to pominąć. Bez tego też naprawdę jest cudne. I to wszystko sobie mieszamy. Możesz to sobie jeszcze chwilkę dać na piec, tak żeby podgotować to, żeby przygrzać jeszcze tofu. I naprawdę cudny, cudny obiad gotowy. Ja ostatnio jestem w nim na maksa zakochana, tym bardziej, że właśnie robi się on tak super szybko. A jeśli interesują Cię inne przepisy na jednogarnkowe obiady, które również robi się tak w maks 15 minut, to koniecznie zobacz te przepisy tutaj. Wiele z Was już je robiło i naprawdę bardzo zachwalacie, także tym bardziej polecam. Jeśli chodzi o propozycje na drugie śniadanie albo ogólnie takie propozycje kanapkowe, to tutaj polecam Ci
Tak, bardzo, bardzo polecam Ci pastę z suszonymi pomidorami. Tutaj na kanale wcześniej pokazywałam bardzo często pastę z białej fasoli zblendowaną ze suszonymi pomidorami, ale dzisiaj chcę Ci pokazać pastę z ciecierzycy z suszonymi pomidorami, która ostatnio totalnie jeszcze bardziej podbiła moje serce. Naprawdę bardzo często, gdy częstuję ją kogoś innego, to nie jest on w stanie uwierzyć, że składa się ona tylko z dwóch składników. I tutaj wystarczy tylko i wyłącznie zblendować ciecierzycę z suszonymi pomidorami takimi w oleju i to jest tyle. A taka dobra. I to wszystko blendujemy. To jest tak dobre. Tak dobre, a tak banalnie proste do zrobienia. Idealnie sprawdzi się do kanapek, do maczania warzyw albo po prostu do wyjadania tak obo. Jest tak dobre. I tutaj jeszcze jedną inną pastą, którą moim zdaniem totalnie warto znać, jeżeli jesteście troszkę leniwymi kucharzami i kucharkami, takimi jak ja, jest pasta z zielonego groszku. Polega tylko i wyłącznie na rozmieceniu groszku konserwowego z pieprzem, solą, czosnkiem granulowanym, odrobiną oleju i to jest tyle, cała pasta, a jest też tak dobra. I ze śniadaniowych przepisów na totalnie leniwe posiłki, moim zdaniem totalnie warto znać przepisy na śniadaniowe smoothie. I do takiego śniadania potrzeba nam jakiegoś źródła węglowodanów, na przykład płatków owsianych, płatków jaglanych, jakiejś kaszy z wcześniejszego dnia. Do tego jak coś do posłodzenia, najlepiej banan, bo on doda też nam taką fajną konsystencję, albo jakieś inne słodzidło, na przykład syrop klonowy. Do tego coś do zalania, na przykład mleko roślinne, mleko zwykłe, jakiś jogurt, maślanka. Kolejnym opcjonalnym, ale bardzo polecanym dodatkiem będzie jakiś składnik charakterystyczny nadający nam jakiś specjalny smak. Na przykład kakao, albo kakao i wiśnie, albo jakieś mrożone owoce, albo jarmuż. Ja do tego lubię też dodawać masło orzechowe albo orzechy, żeby dodać tutaj trochę więcej dobrych tłuszczy i też białka. I to wszystko po prostu blendujemy i mamy niesamowicie szybkie i przepyszne śniadanie gotowe. Jeśli lubisz takie leniwe propozycje, to daj koniecznie łapkę w górę, daj też znać, jakie są Twoje ulubione przepisy na bardzo zabiegane dni. A jeśli interesuje Cię jeszcze więcej bardzo szybkich, naprawdę pysznych i zdrowych przepisów, to koniecznie zobacz te tutaj. Dziękuję Ci ślicznie za oglądanie, trzymaj się najcieplej i do zobaczenia już wkrótce.